Jesteśmy na polach w regionie powiatu Bartoszyc. Powoli rusza wegetacja, połowa marca. Dzisiaj skupię Państwa uwagę na najgroźniejszej chorobie, zbożach. Dzisiaj głównym tematem jest skuteczne zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Mączniak prawdziwy na tej plantacji pszenicy ozimej pojawił się bardzo wcześnie. Już jesienią w zasadzie w każdych warunkach mączniak prawdziwy ma możliwości rozwoju. Na momencie infekcji na powierzchni liści pojawiają się biała kłaczkowata grzybnia, która tworzy zarodniki konidialne oidia rozsiewane przez wiatr. Na powierzchni liści widzimy występowanie właśnie wejłochowatej szarej grzybni, która rzeczywiście pokrywa praktycznie każdą roślinę, którą wyjmiemy z ziemi. Szczególnie na dolnych odcinkach blaszek liściowych, po ich spodniej stronie widzimy charakterystyczne objawy występowania grzyba mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Grzyb zimuje w postaci grzybni lub kleistotecji zarodników workowych. Wiosną w okresie ruszania wegetacji na porażonych liściach tworzą się ponownie zarodniki konidialne, oidia, które rozsiewane są przez wiatr. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, jak również rdze i łamliwość źdźbła, jest pasożytem bezwzględnym. Firma Syngenta oferuje do skutecznego jego zwalczania fungicyd TEN 750 EC, który zawiera fenpropidynę z grupy Morfolin. Proponowana dawka preparatu do zabiegu T1 to 0,4 litra na hektar, a zatem w praktyce można przyjąć, że 100 gram substancji aktywnej to tydzień planowanej ochrony. Dla kompleksowej ochrony zbóż pszenic firma Syngenta w roku 2021 oferuje Turbo Pak, połączenie dwóch fungicydów TERN w dawce 0,4 litra na hektar plus Plexeo 0,8 litra na hektar zawierającym triazm. Polecamy zatem TERN jako fungicyd o najsilniejszym działaniu interwencyjnym, a także zapobiegawczy. To najskuteczniejsze rozwiązanie na rynku polskim w sezonie 2021. Dzień zaczął się wcześnie. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada, wjeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.